końcowy event rozdziału 4, nowe zwiastuny od Fortnite'a, darmowe nagrody, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Okej, także na samym początku update do sytuacji z emotką Chug Jug With You. Także jakiś czas temu mówiłem wam, że właśnie Fortnite na swojego TikToka dodał materiał bez dźwięku, który no definitywnie nawiązuje właśnie do no po prostu piosenki Chug Jug With You, czyli do piosenki można by powiedzieć takiej bardziej memicznej sprzed paru lat. No i twórca takowej właśnie piosenki wypowiedział się i napisał, że właśnie, że tak powiem, teorie są prawdziwe, no i że właśnie oni dodają emotkę Chug Jug With You do Fortnite'a. Także generalnie nie wiadomo dokładnie, kiedy cała emotka Chug Jug With You się pojawi, lecz wiemy, że właśnie takowa ma się pojawić. Najprawdopodobniej pojawi się ona w nowym rozdziale i będzie to po prostu emotka, jak my pijemy Chug Juga. No i z racji tego, że w obecnym sezonie są takowe Chug Jugi normalnie dostępne, no to raczej byłoby to troszeczkę pay to win, choć zobaczymy. Mamy bynajmniej pewność, że takowa emotka zostanie dodana, a my teraz przechodzimy do tematu, który można by powiedzieć, że ostatnio rozwija się naprawdę w dynamicznym tempie, czyli do wydarzenia Wielki Wybuch. Oczywiście jest to wydarzenie, które zakończy obecny sezon OG, tak samo jak i również cały rozdział 4. Dla przypomnienia, całe wydarzenie oczywiście odbędzie się 2 grudnia o godzinie 20 czasu polskiego, także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie, lecz my otrzymaliśmy nowe informacje. Między innymi Fortnite już oficjalnie na swoim profilu potwierdził nam, że właśnie Eminem będzie podczas tego całego wydarzenia, no i oczywiście wstawili oni teaser, który wyciekł nieco wcześniej, ale oczywiście teraz bynajmniej mamy już w 100% potwierdzenie, że właśnie Eminem będzie na takowym wydarzeniu. Także w sumie naprawdę całkiem ciekawie, ale to nie jest wszystko, ponieważ jak jesteśmy przy temacie Eminema, to generalnie, moi drodzy, dostaliśmy info, że Eminem będzie miał 3 takie skiny właśnie w Fortnite. Oczywiście jednym z takowych skinów będzie po prostu Slim Shady, przy okazji Marshall, czyli ten skin w środku, jak i również skin Rap Boy. No i generalnie, moi drodzy, dostaliśmy informację, że właśnie całość ma pojawić się w sklepie gdzieś około 29 listopada, czyli no jeszcze mniej niż tydzień i powinniśmy mieć skina Eminema w sklepie. Także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. Jak jesteśmy przy właśnie jeszcze jego skinie, no to dostaliśmy info, że osoby, które wezmą udział właśnie w całym wydarzeniu Wielki Wybuch, przy okazji posiadając skina właśnie Marshalla, no to otrzymają do niego specjalny magmowy styl. Także naprawdę bardzo ciekawie. Otrzymamy właśnie taki styl tylko i wyłącznie dla osób, które oczywiście będą brały udział w wydarzeniu. Także no, jeżeli zakupicie tego skina, weźmiecie udział w evencie, to rzeczywiście otrzymacie, no, że tak powiem, dodatkowy, ekskluzywny styl. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie. Generalnie poza tym wszystkim dostaliśmy również info na temat kolejnej darmowej nagrody, a najdokładniej, że każda osoba, która weźmie właśnie udział w wydarzeniu Wielki Wybuch, otrzyma na swoje konto taki oto ekran wczytywania właśnie z Eminemem. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie. No i cóż, wydaje mi się, że warto w sumie wziąć udział. No i jak się dowiedzieliśmy, no to całe wydarzenie ma przy okazji trwać około 15 minut i potwierdziło nam to między innymi właśnie PlayStation, choć wiadomo, że może się to nieco, nie wiem, przedłużyć czy coś takiego, no bo w sumie nawet już dnia wczorajszego mówiłem wam, że na całym wydarzeniu ma się dziać naprawdę wiele. Generalnie dostaliśmy właśnie takie info, że będziemy na tym wydarzeniu mieli praktycznie wszystkie funkcje, jakie będziemy mogli używać w rozdziale 5. Czyli oczywiście będzie tam Eminem, będzie następnie coś związanego z Lego, będzie również tryb rytmiczny, jak i również tryb z jeżdżeniem, czyli Racing Mode. Także naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie, że coś takiego po prostu tam będzie na takowym wydarzeniu. No jak już mówiłem nawet ostatnio, to całe wydarzenie zapowiada się mega duże. Generalnie dostaliśmy właśnie takie mniej więcej spojrzenie na mapę, jak to będzie wyglądało, mniej więcej tak będzie wyglądała mapa w całym evencie. No i tutaj macie takiego jednego pewnego screenka, jak mniej więcej całość będzie wyglądała w środku. No i tak, jest obecnie więcej, że tak powiem, takich zlikowanych screenów i no generalnie, moi drodzy, to po pierwsze są tutaj niedokończone tekstury, a po drugie, no według mnie fajnie by było, jakby gracze mieli takie zaskoczenie, no bo jest oczywiście, jak już mówiłem, troszeczkę więcej tych screenów, no za dużo one nam w sumie nie dają, ale no dają nam jakieś tam spojrzenie na całe to wydarzenie, no i generalnie wydaje mi się, że lepiej by było tak po prostu bez spoilerów, żeby gracze mieli takie wow, no bo byłoby to trochę niefajne, jakby całe wydarzenie po prostu wyciekło przedwcześnie. No nie ma co się oszukiwać, także dlatego pokazuję wam tylko tyle i nie chcę wam po prostu więcej rzeczy spoilerować. To generalnie na Twitterze jest tego coraz więcej, więc miejmy nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, gdzie cały event wycieknie przedwcześnie. No jak już mówiłem, chwilowo w większości tych rzeczy są jeszcze niedokończone, także no, tak w sobie to da plus. Miejmy nadzieję, że całość oczywiście przedwcześnie nie wycieknie. Przechodząc, moi drodzy, dalej, to nie są wszystkie darmowe nagrody, ponieważ mamy jeszcze właśnie takie, można by powiedzieć, że dodatkowe, ale dokładnie nie wiem, czy pamiętacie o paraczasolce zawodnika. I to już właśnie od dnia dzisiejszego, czyli 23 listopada, aż do właśnie 26 listopada musicie zdobyć co najmniej 75 punktów w dowolnej właśnie sesji Ranked Cup, żeby oczywiście odblokować paraczasolkę zawodnika. Także no macie generalnie na to 3 dni i tak wam tylko przypominam. No jest to nagroda właśnie przez ograniczony czas, później będzie ona już niedostępna, także takie tylko przypomnienie dla was, żebyście oczywiście no wzięli sobie udział w jakimś, że tak powiem, Ranked Cupie, no bo myślę, że naprawdę warto, bo później nie będziecie już tego mogli oczywiście odblokować. Tak samo również dnia dzisiejszego, możliwe, że na moment jak wy widzicie ten film, to już jest aktualizacja ostatnia właśnie obecnego sezonu, czyli Fortnite OG. No i oczywiście jest to update właśnie sezonu 9, jak i przy okazji sezonu 10. No i tak, jest to już ostatni update, więc no tutaj generalnie między innymi zostanie dodany meteoryt na mapie, a jeżeli chodzi o właśnie bronię, no to oczywiście z takich co wiemy, to między innymi heavy snajperka, granatnik na granaty zbliżeniowe, nalot, złomoszczelina, przy okazji zmieniacz burzy, właśnie jetpack i również kulojazd, ale oczywiście wiadomo, że w grze może pojawić się tych przedmiotów jeszcze więcej i no cóż, nie wiem, czy generalnie będzie coś do pobierania, ale wydaje mi się, że nawet jak będzie coś do pobrania, to w sumie nie aż tak dużo. No i cóż, teraz tak naprawdę wystarczy czekać na, że tak powiem, końcowe wydarzenie, no i, że tak powiem, spędzać ostatnie już praktycznie dni na właśnie mapie Fortnite'a OG. Także jak będziemy mieli więcej jakichś informacji na temat tego całego eventu, to postaram wam się je przedstawić. No i generalnie jak właśnie wyciekną jakieś lepsze zdjęcia, nie takie, wiadomo, niedokończone, no to oczywiście mam nadzieję, że postaram wam się przedstawić, ale no osobiście, jak już mówiłem, no wydaje mi się, że im mniej spoilerów, tym lepiej, żeby po prostu gracze mieli takie wow na tym całym evencie. No więc cóż, tak to wygląda. Ja dziękuję wam za obejrzenie, ja byłem Hexo i widzimy się oczywiście w następnych materiałach. Nie zapomnijcie odebrać sobie właśnie tej paraczasolki zawodnika. No i przypominam wam właśnie jeszcze o tym darmowym ekranie wczytywania za udział w evencie, tak samo również o darmowym stylu dla Eminema. No i cóż, to tyle. Ja byłem Hexo, piąteczka dla was i hej!